Te ferie dzieci z Wodzisławia Śląskiego na pewno zapamiętają na długo, jak co roku bowiem wodzisławskie placówki przygotowały dla najmłodszych mieszkańców moc atrakcji. I to od tych iście sportowych, przez filmowe, po artystyczne. Były pierwsze szlify, były też pierwsze upadki. Młodzi wodzisławianie przez całe ferie mogli próbować swoich sił na lodzie. Główna zasada brzmiała: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Adepci jazdy na lodzie pierwszymi upadkami jednak wcale się nie zniechęcali, bo najważniejszy był dla nich mile spędzony czas nie przed komputerem, jak podkreślali, ale na lodzie. Chcę się nauczyć sprintowania na łyżwach. Ja już umiem tak sprintować. Ja chciałbym. A co to znaczy sprintować na łyżwach? Szybko jedziesz. Tak szybko jeździsz. A czego się jeszcze uczycie tutaj? Jeżdżenia tyłu na jednej nodze. Znaczy, czasami bawimy, na przykład w berka. No na przykład graliśmy w hokeja. I piłkę nożną. Codzienne spotkania z lodem serwował MOSiR Centrum w Wodzisławiu Śląskim. Organizujemy warsztaty nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, tak jak widać to tutaj na załączonym obrazku. Organizujemy te warsztaty przez cały okres ferii. Teraz to już jest drugi tydzień. Jeśli chodzi o frekwencję, no to jest mniej więcej około 10 osób na każdych zajęciach. Nieważne, niezależnie od pogody, czy jest słonecznie, czy tak jak dzisiaj, pogoda może trochę mniej sprzyja temu, żeby jeździć na łyżwach. Jak idzie nauka tym najmłodszym? Jest tu jakiś młody brudka, zapowiada się przynajmniej? Jeśli chodzi o naukę, to na początku, początki jak zawsze są ciężkie na łyżwach. W chwili obecnej te osoby, które na początku nie jeździły w ogóle na łyżwach, w chwili obecnej radzą sobie całkiem dobrze. Dalekie od sportowych, ale nie mniej ciekawe zajęcia proponowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławie Śląskim. Tutaj królowała Królowa Śniegu. W tym roku tematem przewodnim była Królowa Śniegu. Dzieci miały też tutaj przedstawienie teatralne, mogły w nim uczestniczyć. No i tematy właśnie z tym związane. Robiły dzieci szaty królowej, dzisiaj robią serce królowej. W zeszłym tygodniu robili z gliny, robili lustereczko, więc naprawdę taka dosyć bogata, szeroka oferta. Dzieci biorące udział w zajęciach szykowały się też do walentynek. Nożyczki poszły w ruch, a z czerwonych brystoli błyskawicznie powstawały ogromne czerwone serca. Rafał, a co to są walentynki? Walentynki taki dzień, kiedy się daje komuś fajne prezenty na walentynki, na przykład jak w salduszka. A to daje się wszystkim czy komuś konkretnemu? Tylko Maj. Jak widać, serduszkowe szaleństwo udzieliło się wszystkim małym wodzisławianom, a ci już po godzinie chwalili się efektami swoich prac. W Wodzisławskim Centrum Kultury atrakcji również nie brakowało. Tutaj temat przewodni był jednak zupełnie inny, mianowicie maskarada. Wiem, co to jest maskarada. To, co można robić z tego maski. Maskarada to tak, że trzeba robić maski na bal przebierańców. Korale z makaronu, korony, różdżki, a przede wszystkim maski. Od rana uczestnicy zajęć mieli ręce pełne roboty, a czasu coraz mniej, bowiem już następnego dnia miał się odbyć huczny bal maskowy. A co jest potrzebne na taki bal maskowy? Maska. Co jeszcze? Różne rzeczy. Na przykład jakie? Na przykład korona, różne takie różdżka. W Wodzisławskim Centrum Kultury najmłodsi mieli też okazję uczestniczyć w seansach filmowych. Poznali m.in. przygody małpki Sai. To była taka bajka o tej małpce Sai, bo ona się wszystkiego bała w tamtej dżungli i krokodylów, panterów. Biorąc pod uwagę liczbę zajęć serwowanych przez wodzisławskie placówki, nie ma się co dziwić, że ferie minęły w błyskawicznym tempie. Dla pocieszenia dodajmy, wakacje coraz bliżej. Codziennie od poniedziałku do piątku, kiedy w żłobku miejskim nr 1 w Wodzisławiu Śląskim zamykają się te drzwi.
rozpoczyna się prawdziwy raj dla maluchów. Pierwsze dzieci przychodzą do żłobka już o godzinie 6.30. Tutaj cały dzień jest zaplanowany przez wykwalifikowaną kadrę opiekunek, które na co dzień zajmują się maluchami. Żłobek jest czynny od 6.30 do 16.30. Dzieciaki początkowo schodzą się w starszej grupie, jest to tak zwana zbiorówka i tam przebywają do godziny mniej więcej w 7:30. Potem przychodzą kolejne panie i dzieci rozchodzą się do swoich sal. O godzinie 8:30 jest śniadanie. Potem swobodna zabawa, jakieś wiadomo działania dzieci przy stoliczkach, na dywanie. Organizujemy dzieciom zajęcia muzyczne, ruchowe, tak żeby mogły zająć sobie tutaj czas do tej godzinki 10:30, kiedy rozpoczyna się obiadek. Trwa on mniej więcej całą godzinę. Dzieci jedzą najpierw zupkę, potem drugie danie. Jest toaleta, no i dzieci przygotowują się do leżakowania. Śpią mniej więcej do godziny 1:30. Potem jest znowu toaleta, przebieranie całe i dzieciaczki zjadają sobie podwieczorek i znowu swobodna zabawa, gdzie działają sobie do momentu, kiedy odbiorą je rodzice. Do żłobka miejskiego można zapisać każde dziecko zameldowane w Wodzisławiu Śląskim od 20 tygodnia życia do 3 lat. Procedura rekrutacyjna jest całkiem prosta. Ja udzielam jakichkolwiek informacji, zapytań rodzicom, jak tutaj przebiega dzień w żłobku, jakie są konieczne dokumenty, które należy tutaj złożyć. Pierwszym takim krokiem jest złożenie karty do żłobka z niezbędnymi informacjami, a następnie podpisanie takiej umowy, którą rodzic podpisuje ze mną jako dyrektorem i już później może dziecko uczęszczać. Taką rekrutację ogólnie dostępną mamy w miesiącu marcu na taki sezon szkolny od września, a oprócz tego w ciągu całego roku są przyjmowane karty i w ramach wolnych miejsc przyjmowane są dzieci w ciągu całego roku. W żłobku na fachową opiekę może liczyć 45 dzieci. Maluchy podzielone są na 3 grupy. Grupę najmłodszą, w której znajdują się dzieci do 18 miesiąca życia, grupę starszą do 2 lat oraz grupę najstarszą, do której uczęszczają 2- i 3-latki. Miejsca do zabawy, jak widać, jest tutaj sporo. Do dyspozycji najmłodszych są 4 bogato wyposażone sale. 2 z nich są świeżym nabytkiem żłobka. Mieliśmy remont, odnowiliśmy pomieszczenia, do których już dzieciaki uczęszczają od 2011. Zostały pomalowane, odświeżone sale. Dodatkowo właśnie wzbogaciliśmy się o tą jedną salę. Oprócz tego powstała na wcześniej niezadaszonym patio sala taka rekreacyjna dla dzieci, w której też dzieci spędzają wolny czas. Sala zabaw, jak widać, szczególnie przypadła do gustu maluchom. Nie ma się zresztą czemu dziwić. Zjeżdżalnie, baseny z kulkami i ogromne poduchy do skakania. Słowem, prawdziwy raj. Po chwilach szaleństwa każdy musi jednak odpocząć i jak widać miejsca do odpoczynku, ale też łóżeczek czy leżaczków również tutaj nie brakuje. To jest sala, gdzie dzieci się mogą wyszaleć, pobawić, skorzystać z najlepszego sprzętu. Tutaj basen z kulkami, oczywiście kształtki rehabilitacyjne, gdzie mogą dzieci się wspinać, zjeżdżać, schodzić, wchodzić do góry, także bardzo lubią tu spędzać czas. Oprócz tego znajdują się tu różne inne pomoce, drewniane, najwyższej jakości, gdzie dzieci naprawdę mogą z nich bardzo często korzystać i korzystają zawsze. Wszystkie pomieszczenia są przystosowane do bezpiecznych zabaw dzieci oraz do stymulowania ich odpowiedniego rozwoju. W każdej sali znajdują się też zabawki edukacyjne zgodne z rozwojem oraz zainteresowaniami dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W żłobku zagospodarowane jest każde pomieszczenie. Tutaj nawet korytarze nie są jedynie punktem łączącym poszczególne pomieszczenia, ale miejscem, gdzie dzieci mogą korzystać z aplikacji sensorycznych. Wszystkie korytarze zostały wyposażone w takie elementy, gdzie dzieci mogą sobie wszystko przesuwać, jest to ruchome, są to lusterka, ma to gładką powierzchnię, chropowatą, tam jak Państwo szliście, był taki baranek, który jest taki bardzo mięciutki,
młyn, który się kręci, wydaje to dźwięki, także jest to bardzo interesujące dla dzieci i też zajmujące. Każdy z rodziców, którego dziecko uczęszcza do żłobka miejskiego w Wodzisławie Śląskim, może być spokojny o to, że jego maluch nie będzie się nudził. Dzieci biorą udział w zajęciach ruchowych i muzycznych. Ale bawią się też zabawkami, dzięki którym uczą się kreatywności i nabierają zdolności manualnych. Zabawkami, które przeszły wszelkie badania i atesty. Żłobek miejski zasługuje bowiem na epitet bezpieczny. Dzieci u nas mają idealne warunki do rozwoju. Współdziałamy w tym zakresie z rodzicami, informując ich o postępach ich dzieciaczków. Myślę, że miło tutaj spędzają czas i rodzice mogą być spokojni o ich bezpieczeństwo, o ich rozwój. Nad tym, aby dzieci były bezpieczne, czuwa wykwalifikowana kadra opiekunek. Oprócz tego w żłobku znajdują się specjalne zabezpieczenia, takie jak na przykład bramki, które uniemożliwiają maluchom samodzielnego wyjścia z sali. O 16:30 każde z dzieci najedzone, wypoczęte i zadowolone żegna się z rówieśnikami i paniami opiekunkami i wraca do domu, a następnego dnia znowu powraca do swoich obowiązków. W końcu tymi lalkami musi się ktoś zaopiekować.